Konkurencyjność jest ważna, dlatego tu przyjechałem. Jestem bardzo podekscytowany przejściem do nowej ligi, zdobyciem nowych doświadczeń. To nowe wyzwanie. Cieszę się, że mogę tworzyć historię w Al-Hilal. Motywują mnie wyzwania. Kiedy je znajduję, to jest to dobre dla mojej samooceny. Jestem tutaj, by pomóc w lidze w rozwoju. Tak powiedział Neymar na temat powodów przejścia do Ligi Arabskiej. No, myślałem, że padnę ze śmiechu, jak usłyszałem, po prostu tak. Nowe wyzwania, konkurencyjność i tak dalej. Dramat, tragedia, jeśli chodzi o Neymara. Wielki, mały, tak naprawdę piłkarz, dzisiaj historia Neymara, ale ja muszę powiedzieć, że to jest historia, tak naprawdę, która wybiega poza kwestie sportowe bo transfer Neymara to zawiedzione nadzieje, jeśli chodzi po prostu o społeczeństwo w Brazylii obywateli, ale też Neymar nie pomyślał nad jedną rzeczą, że jego sytuacja, przykład jego, może być nadzieją dla wielu biednych dzieci będących w fawelach w Brazylii, po prostu tak, na wybicie się z biedy, z nędzy i jakby nie przyjął po prostu swojego życiorysu, swojej biografii, jako przykład dla wielu młodych chłopaków. Oczywiście finansowo się ustawi, tak, no nie, tego nikt nie podważa. Że już jest ustawiony, ale jego historia mogłaby być lepiej napisana. Tak? Dzisiaj na temat tragicznej sytuacji, a więc Neymar, który przychodzi do Ligi e, e, tej Arabskiej odchodzi z PSG, no i to jest tak naprawdę transfer, który ma więcej znaczeń niż tylko kwestie finansowe, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu, zobaczcie sobie na Neymar, jak występował bardzo o niej, tak? No to wtedy naprawdę był po prostu świetny w swojej formie pracował, starał się, szedł cały czas do przodu, ale później już po prostu te wszystkie jego gwiazdorzenie, tego wszystko, po prostu, sytuacje pozabojskowe, no to już po prostu była ta kompletna tragedia, no i równie pochyłam on od, od momentu, kiedy przyszedł do że za oczywiście za gigantyczne pieniądze. Natomiast tak. Dzisiaj na temat transferu Neymara. Ja bym powiedział w ten sposób, że Neymar, e, pomijając kwestię finansową, bo będzie tam zarabiał jakieś gigantyczne pieniądze, podobno 300 milionów dolarów za dwa lata gry, jeśli chodzi o Ligę Arabską, będzie miał tam kilkanaście sypialni, dom, służbę, pięć osób, które będą się jego domem zajmować, e, prywatny odrzutowiec, hotele, wszystko będzie klub po prostu mu opłacał. No cuda, wianki, wiadomo, po prostu obsypią go pieniędzmi, złotem. Ja muszę powiedzieć, że on e, tak naprawdę... Mm, mógł zobaczyć szerzej, jeśli chodzi o swoją karierę, że po prostu jego kariera, tak, mogłaby się stać przykładem dla wielu tysięcy młodych chłopaków Brazylii, ale też w ogóle dla społeczeństwa Brazylii, tak, że na, na, na szansę na zrobienie sukcesu, odniesienie sukcesu, kariery i że gdzieś marnował ten potencjał, tak, na przykład u nas Robert Lewandowski jest w Polsce, pokazuje szansę, tak, że mieszkasz w Polsce, co z tego, że na przykład nie masz jakichś bardzo zamożnych rodziców, czy rodziców, którzy po prostu, ojciec, który grał w piłkę nożną, możesz dużo osiągnąć, możesz wszystko osiągnąć w tej piłce nożnej, jeżeli masz cel konsekwentnie do tego dążysz, pracujesz i tak dalej. Rzeczywiście Robert Lewandowski jest tego przykładem, tak? Jest, jest taką nadzieją dla wielu młodych ludzi w Polsce. No i Neymar też mógł być taką osobą. Oczywiście, no, ktoś popatrzy jego na kar jego karierę, bilans, jest on kosmiczny, tak? Jeśli chodzi o występy, mecze, asysty i tak dalej, ale mogło to jeszcze lepiej po prostu wyglądać i na pewno Neymar jeszcze miał ten czas, żeby mógł po prostu pójść do na merdurę, jeszcze grać po prostu w, w lepszej, w za, jeszcze, za, jeszcze, za jeszcze po prostu większe pieniądze, chyba, że rzeczywiście tam były naciski ze strony klubu, tak, który chciał po prostu na nim jeszcze zarobić pieniądze ze strony właśnie PSG i tak dalej. Natomiast no jego wypowiedź, no to jest po prostu jakaś kpina, no jakieś salwy śmiechu można by zrobić, kiedy on to mówił. Konkurencyjność jest ważna, dlatego tu przyjechałem, jestem bardzo podekscytowany przejściem do nowej ligi, zdobyciem nowych doświadczeń. Jaka konkurencyjność lidy arabskiej? No nie bądźmy po prostu śmieszni stałe szacunki do tej ligi, co z tego, że tam przyjeżdża coraz więcej zawodników z Europy, to dalej po prostu Neymar będzie się tam bawił, tak? Poza tym Neymar jest to kapitalny zawodnik, kapitan, praktycznie piłkarz i na przykład jego ocena po tym, jak on skończy karierę, będzie cały czas po prostu tak, przesunięta jego wybrykami pozabojskowymi Na przykład on, a Ronaldinho, to są zupełnie dwie inne osoby, tak? Ronaldinho poza tym, że miał tam po prostu te życie towarzyskie i tak dalej, pozabojskowe, jakieś wpadki to, a tu ludzie raczej go po prostu tak dobrze optymistycznie nie wspominają. Natomiast Ronaldinho no, tak gwiazdo żył, e, tak, e, te po prostu jego sytuacje, te kontuzje, nie wiadomo, czy to nie były wymuszane, czy też nie, w co roku praktycznie w lutym inne praktycznie sytuacje, no, one spowodowały, a mi się wydaje, że on po prostu nie do końca dojrzał. On jest wewnętrznie praktycznie dzieckiem takim w sobie, w środku, tak? To troszeczkę jak Michael Jackson i tak dalej, że on jest takim, Neymar, że jest do końca praktycznie takim dzieckiem w środku. W środku. I jeszcze tym bardziej po prostu skoczeniu tego świata, tego bli, który tych wszystkich pieniędzy, tym bardziej go zatrzyma na tym etapie tego dziecka, tego wewnętrznego, tak? Nie mówię zewnętrznie, fizycznie i tak dalej. Natomiast piłkarską mógł zdecydowanie więcej osiągnąć. On mógł po prostu przejąć pałeczkę po Cristiano Ronaldo, czy też Messi jeśli chodzi o złotą piłkę, tego nie zrobił, tak? Widać było po prostu, jak on na przykład grał, że chciał po prostu pokazać się, zaszpanować, przewrotkę i tak dalej, nawet w PSG, jeżeli na przykład Mbappé zrobił jakiś trik, to on zaraz też musiał zrobić i to, jakby tracił po prostu tutaj, on wiedział, że jest silny, mocny, że ma umiejętności i już się po prostu bawił, zamiast cały czas pracować i iść do przodu i to jest największy po prostu problem Neymara. Oczywiście on na koniec kariery tam będzie miał mnóstwo pieniędzy na koncie i będzie się śmiało, tak, natomiast chodzi o to jak mógł spożytkować tą karierę, bo mimo wszystko ta kariera jest krótka, tak, mógłbym podjąć lepsze decyzje lepsze wybory, jeśli chodzi o e, jeśli chodzi o wybór po prostu klubu piłkarskiego. Mówiło się też na temat tego, że była spina na linii po prostu Mbappe i Neymar. Nie wiem, czy to jest prawda, czy też nie, no ale wiadomo, że były kwasy. Skoro po prostu PRZ pompują tam tyle pieniędzy w ten klub, tyle po prostu zawodników tam przychodzi i oni nie odnoszą żadnych sukcesów, tak? W lidze francuskiej bawią się, no ale to jest minimum, ale w lidze mistrzów na przykład nie odnoszą sukcesu, no to wiadomo, że są kwasy, bo są też po prostu oczekiwania względem tych piłkarzy i ci piłkarze też mają mają pewne oczekiwania, tak? Zarabiają mnóstwo pieniędzy, a ja też mają po prostu oczekiwania, e, swoje sporo, piłkarskie, sportowe. Także hmm, wydaje mi się, czasami sobie tak myślę, a gdyby na przykład Neymar był bardziej głodny, e, piłkarsko, finansowo, e, sportowo, być może po prostu osiągnąłby więcej, tak? Że być może za szybko, po prostu dużo mu wszystko podstawiono pod nos, że ten głód może by sprawił, że by ciężej pracował, podejmowałby lepsze decyzje. E, tak, Na przykład, tak, Piotr Zieliński dostał propozycję tego, żeby grać w lidze arabskiej e, i z tego nie skorzystał, a miał zarabiać w lidze arabskiej 15 milionów euro e, rocznie. Teraz ma zarabiać 3 miliony euro do końca kontraktu w Napoli do 2027 roku. Natomiast Neymar ma zarabiać tam 300 milionów euro w ciągu dwóch lat. Tak? To, no to wiadomo, to już tam są tak gigantyczne pieniądze, że Neymar ustawi tam wiele pokoleń do przodu, tak? Całą samą rodzinę. Ale na przykład dla Piotra Zielińskiego to mi się nie dziwi, bo bym powiedział, no tak, ale to zobacz, tu mam 3 miliony euro, tam 15 milionów euro. 2-3 lata po grantu miałem dobre pieniądze, ale nie był to najwyższy kontrakt. Jeszcze bardziej bym ustawił siebie i swoje dzieci, po prostu bym pokolenie swoje, tak, tych dzieci, wnuków i tak dalej na przyszłość. Natomiast Neymar nie musiał z tego skorzystać, jak nawet jeżeli mógł przejść, to mógł po prostu przejść do drużyny w Europie. Nie mówię, że już Barcelony, chociaż to też byłaby fajna sprawa, ale na przykład takiej drużyny w Europie, a wybrał zupełnie inną decyzję, tak? I tutaj jeszcze mówię na temat konkurencyjności i wyzwania. Jakie to wyzwanie, tak? Po prostu jeszcze mu będą palmami e, machać, wachlować po prostu, żeby tylko grał. Także tutaj e, no moim zdaniem mm, tutaj on nie wykorzystał tego potencjału, tak? Nie wykorzystał po prostu tego potencjału, e, no bo okej, okay, na koniec kiedy przyjdzie, otworzy safe, tam jakiś, jak to się mówi, skarbiec, będzie tam po prostu miał całe worki z pieniędzmi. No ale, no, no ale co, co, co z tymi pieniędzmi zrobisz, tak? No i ile kupisz? No i kupisz 20 posiadłości, 30, 50, helikopter, samolot i, i, i co? A na końcu sobie pomyślisz, usiądziesz po prostu w fotelu, tak? Nie mówię bujanym, że już taki na, na starość, ale pomyślisz, kurczę, mogłem wycisnąć więcej z tej kariery, tak? Mogłem jeszcze na przykład przejść do Barcelony mogłem przejść na przykład, nie wiem, do Ligi Angielskiej, zdobyć jak przykład jakąś drużyną Ligę Mistrzów, tak? Czy, czy coś innego osiągnąć, tak? Natomiast no tutaj jakby wszyscy też poszli tam przykładem, co Cristiano Ronaldo... Christian normalna to zupełnie inna sytuacja, tak, rzeczywiście dla niego to był zmierz kariery piłkarskiej, on dał taki przykład, wszyscy po prostu polecieli, dla, nie, nie, nie dziwię się innym zawodnikom, tak, Który, dla których rzeczywiście był to skok finansowy, to ich ustawi. E, tak na przykład niektórych zawodników serii A, no bo wiadomo, że po prostu ona, seria A jest bardzo wymagająca, kontuzjogenna, e, nie są takie aż tak duże pieniądze, e, natomiast Neymar nie musiał z tego skorzystać, tak? No też inna kwestia, e, tutaj jeśli chodzi o władzę PSG, tak, że może naciskały te pieniądze za praktycznie tego zawodnika, e, tam też ma po prostu dostawać pół miliona euro chyba za każdy post na mediach społecznościowych, no wiadomo, że go obsypią tymi po prostu pieniędzmi i tak dalej, natomiast też gdzieś na końcu są te wyzwania piłkarskie, sportowe, tak, jeśli chodzi o zawodnika, jeśli chodzi o piłkarza. No, szkoda, moim zdaniem szkoda, jeśli chodzi o Neymara i on mógł to przyjąć, bo też po prostu tak cała Brazylia o nim mówiła, głaskała go jako przykład, Ney, Ney, po prostu jaki on krok zrobi, tak dalej, eee, dalej, po, i, tak co dalej praktycznie z Neymarem i to, eee, moim zdaniem on też powinien po to potraktować bardziej jako, eee, tak na przykład Robert Lewandowski w Polsce, tak, nie przyjmuje każdej reklamy w Polsce, bo wie, że ma wpływ na dzieci, na młodzież. Chcę dawać dobry praktycznie przykład. Neymar też powinien w ten sposób postąpić, tak że dać po prostu dać przykład, nawet jeżeli poszedł do tego OPS, że zarabia bardzo duże pieniądze tak, że na przykład z tego że przejść do innego klubu, w którym mógłby coś po prostu ugrać, tak, i coś mieć po prostu w gablocie na koniec swojej kariery. To też jest ciekawe, że Neymar, który ma świetne umiejętności piłkarskie, on dalej jest świetnym zawodnikiem, piłkarzem, przecież tego nie stracił, on na przykład na, na koniec swojej kariery piłkarskiej będzie miał mniej w gablocie tych trofeów, niż po prostu inny zawodnik, jakiś po prostu podrzędny, tak, który na przykład tak, po prostu tutaj był zawodnikiem, zmieniał kluby i był w tamtym klubie, zdobył ligę Miszu, tu tym pożyczenie, też zdobył ligę miszów i tak dalej, tak. To Neymar na końcu będzie miał na przykład mniej z tych trofeł w swoim w gablocie. No, pieniądze będą się zgadzać, no wiadomo, no ale co to za różnica, czy masz po prostu 300 milionów euro na koncie, czy po prostu 500, no i tak ci ustawi do końca życia. No, chyba że chcesz po prostu sobie tapetować pokój pieniędzmi, tak. No, to i tak są te pieniądze, które go ustawią do końca życia jego jego po prostu rodzinę i to e, jego pokolenia, tak. No, on tam nie ma dziecka, ale może będzie mieć po prostu przyszłości. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, Cześć.